Żyjemy w wyjątkowym momencie. 15 października są wybory. Wybory przyszłości Polski. I przy wyborach jest referendum. Jedno z tych pytań to jest, czy godzimy się na wyprzedaż majątku narodowego, czy się nie godzimy. To jest bardzo ważne, bo opozycja od wielu lat atakuje polski koncern naftowy Orlen. Polski koncern, który wyrósł na naszych oczach w ciągu tych 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości na jeden z największych koncernów w Europie. To jest koncern, który przynosi do budżetu gigantyczne pieniądze. I opozycja nie dość, że chce go sprywatyzować, to jeszcze ogłosiła bojkot tego koncernu. Bojkot koncernu, który przynosi Polsce dużo pieniędzy, z których można programy socjalne finansować, z których można programy pomocowe finansować. Nie ma chyba na świecie takiego kraju, gdzie opozycja ogłosiłaby bojkot narodowego koncernu. A taki przypadek jest w Polsce. To jest niegodne, dlatego idźmy na wybory i dajmy odpór opozycji. Powiedzmy, że nie chcemy prywatyzować naszych zakładów pracy i chcemy utrzymać te wspaniałe programy socjalne, które wspierają ubogich, polskie dzieci. Wszystkim dają równe szanse. Pieniądze z koncernu, tego koncernu, z Orlenu i z innych spółek Skarbu Państwa są sprawiedliwie dzielone między wszystkich obywateli polskich. Nie tylko są dla złodziei, dla aferzystów i dla uprzywilejowanych, którzy są przy władzy. Idźmy na wybory. Głosujmy na Prawo i Sprawiedliwość.